Wysoka Izbo. Projekt, nad którym procedujemy i Wysoka Izba się dzisiaj zastanawia, jest oczywiście projektem niezwykle korzystnym dla społeczeństwa. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to projekt, który pokazuje potrzebę oszczędności w bardzo dużej administracji publicznej, zwłaszcza w sytuacji, kiedy projektuje się przyszłe województwa, jest niebezzasadne zgłaszanie takiego wniosku, takiej nowelizacji. Oczywiście projekt sam pokazuje również same wyliczenia. Te wyliczenia Państwo posiadacie. Przypomnę tylko Państwu, że wyliczenia z uzasadnienia projektu są wyliczeniami z 2015 roku. Oczywiście są niepełnymi wyliczeniami. Prawie 25% gmin nie odpowiedziało na ankietę, bo też nie musiało. A ten proces odpowiedzi był dość trudny do osiągnięcia. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że pracownicy samorządowi nazywani asystentami i doradcami, to oczywiście my możemy dyskutować, czy są to osoby kompetentne, czy nie. I pewnie takich zarzutów po jednej i po drugiej stronie będzie sporo. Natomiast chcielibyśmy wreszcie wyjaśnić sytuację, żeby społeczeństwo miało jasność. Duży aparat administracji samorządowej, a taki jest odbiór społeczny, jest na tyle, mam nadzieję, sprawny, szanując samorządowców, którzy robią ciężką pracę, jest na tyle sprawny, że może sobie poradzić z zadaniami, które stawia przed nimi wójt, burmistrz i prezydent. Czyli kwalifikacje oczywiście są, ale minimalne. Chciałbym zwrócić również uwagę na to, że ta kwota 25 milionów oczywiście jest znacząco zaniżona, bo my oczywiście mamy dane tylko z końcówki 2015 roku. Nie wiemy tak naprawdę, jaki jest stan faktyczny obecnie, czy to jest kwota 50 milionów, bo nie tylko brakuje nam gmin, ale jednocześnie powiatów w tym zestawieniu, ale jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że ta rotacja owych asystentów i doradców może być bardzo duża. Oczywiście można byłoby się zastanawiać, czy wójt, burmistrz i prezydent nie powinien mieć ludzi, z którymi wchodzi do urzędu. To jest argument, to jest argument. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że jest również kontrargument, bo przecież ten wójt, burmistrz, prezydent wchodząc do urzędu, on wchodzi do pracowników bardzo często, którzy są jego samorządem. Czy on powinien ich znać, darzyć ich zaufaniem? Niewątpliwie. I kiedy wchodzi do urzędu i przyprowadza swoją grupę, to mógłbym zadać pytanie, czy on darzy zaufaniem samorząd, który go wybrał. A skoro samorząd go wybrał i obdarzył go ogromnym zaufaniem, wybierając go na prezydenta, czy burmistrza, czy wójta, to należy absolutnie zaufać pracownikom samorządowym, którzy już znajdują się w tym systemie. I szkoda kolejnych pieniędzy na doradców i asystentów. Tym bardziej, że przecież Najwyższa Izba Kontroli również w ten sposób się wypowiedziała. Tym bardziej, szanowni państwo, że i za to dziękuję serdecznie wszystkim partiom. Dlatego, że nasz projekt jest projektem, który nawiązuje do wszystkich projektów, wszystkich partii politycznych. I chciałbym podziękować PSL-owi, Platformie i Prawu i Sprawiedliwości, bo przecież takie projekty właśnie państwo w poprzednich kadencjach składaliście. Macie absolutną rację. To jest zbędny wydatek dla państwa. Macie absolutną rację. Trzeba ufać samorządowcom. Macie absolutnie rację. Władza wykonawcza w gminie, wchodząc do tej gminy, ma odpowiedni aparat i nie musimy kolejnych stanowisk tutaj powoływać. Tym samym, szanowni państwo, kiedy dzisiaj Polacy będą oglądać tę debatę, debatę, która się toczy swoim życiem, będą sobie zadawali pytanie, czy tak łatwo jest powiedzieć 25 milionów, 50 milionów. Pamiętajmy o tym, że wielu Polaków ma 20-30-letnie kredyty, które spłaca w trudzie i w pocie czoła. I to jest najważniejsze, że my możemy im pomóc, żeby administracja publiczna była bardziej przyjazna, bardziej związana z obywatelem. Ufajmy wójtom i burmistrzom i ufajmy samorządowej administracji, która
na pewno działa dobrze i nie ma konieczności funkcjonowania asystentów i doradców. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Marek Sowa, klub Nowoczesna, bardzo proszę.